NATO zaczął pierwsze szykować się do ataku na kogo? I to Niemcy jako pierwsze zaczęły się przygotowywać do ataku na Związek Radziecki, a Związek Radziecki zaczął to robić później. Rosjanie tak naprawdę zaczynają szykować się powoli do wojny przeciwko Niemcom w lipcu 40 roku dopiero. To znaczy pod wpływem szoku klęski francuskiej, bo się nagle okazało, że planowana gdzieś może na 42, może gdzieś na 43 rok, niespodziewana inwazja na Europę, kiedy już Niemcy będą osłabieni długotrwałą wojną z Francją, no okazuje się, że ta inwazja nigdy się w takiej formie nie dokona, no i trzeba zacząć planować nową operację. Jak z tymi Niemcami się bić?